Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks. Wasze epickie bitwy. I dzisiaj T-34 właśnie na mapie Westfield. I zrobiłem tu wynik prawie Top Gun, dlatego to wstawiłem i blisko 4500 damage'a. Na ten czołg to niewiele strzałów, ponieważ wychodzi 9 zresztą lub z kawałkiem, ale no i tak, fajna bitwa jak dla mnie, więc przyspieszamy na razie razy 2, nie będziemy się powstrzymywać, więc będzie. I właśnie teraz Isek, teraz są po prostu jaja. Jak Is, co to znaczy, radziecki pancerz na 7 poziomie, odbija od dwóch ósemek, jedna z penetracji, jak 10 tier, czy jakby 10 odbił, to po prostu coś niesamowitego, jak on odbija. Ale właśnie teraz już szans nie ma za bardzo. I strzelony. Może 7, 6 by się tygnęła, ale nie. 8 nie. I tu właśnie najlepsza pozycja i najlepsi przeciwnicy dla T-34, łatwo przybijalni. I mogę samą wieżę wystawiać dzięki wielkiemu opuszczeniu działa w tym czołgu. To jest naprawdę super. Teraz to najmniejszych problemów nie ma. Co tam jak mnie przebiją? Niewiele mnie przebije. Nawet jak będą mieli penetrację, to pewnie szczęście nie będą mieli. Kąt się zwiększy i będzie ciężko. Teraz T-34 chcę zniszczyć, ponieważ on naprawdę potrafi wiele napsuć. Rozwalony. W ostatnim momencie w górną płytę weszło i Tigerek. Teraz musiałem się podbliżyć, żeby dignął się od mojej wieży bardzo ładnie. Żebym miał więcej kasy zarobionej i więcej odbitych pocisków oraz obrażeń. I no właśnie tutaj chciałem sobie kilnąć fałeczkę. Mówiłem, ta fałeczka pewnie się będzie przede mną chować. A co? Ona wyjeżdża na mnie, jak nie wiem. I już została za 400, a mi oddała za 2. Czyli 2 razy bardziej korzystna wymiana dla mnie. Obrażenia dosłownie średnie. I tu właśnie chciałem tą pałeczkę zniszczyć. Tu właśnie ledwo ją zniszczyłem. Kąt był taki niefajny. Chciałem wynik, jednak tu mi się nie udało. I tu mamy pałeczkę dla mnie. Pięknie. Wtem nie zauważyłem, że jest Tigerek. Jednak jak już się odwróciłem, go nie było. Więc jechałem na czołg T-29. Tu ładnie dostałem od PZ-a, wyty auf PZ-a, WTK, bo 9 poziomu, ponieważ za blisko 800, może nawet więcej mi walił. Więc naprawdę niefajnie, niefajnie. A dlaczego nazwałem ten odcinek 5,95 kili? Nie ponieważ, o tu właśnie ładnie ten zniszczony, nie ponieważ odbiłem się, czy miałem szansę, nie trafiłem, ale zobaczycie dlaczego. Nic z tego, co powiedziałem. Coś nowego takiego powodu jeszcze nie było. Mogłem przejść 5,99 kills. Ale to wtedy, jak lekko nie trafię, a teraz po prostu blisko do tego było. I proszę, Jet Panther 2, zobaczycie jaki ładny strzał. Zdziwiłem się, że on wszedł. Walimy go. O, zdziwiłem się, że w ogóle on wszedł. Nie wiem, czy się wbił w wieżę, w swoje działa, czy gdzie. Czy w samo działo, no ale po prostu weszło. Się zdziwiłem mocno. Ten pocisk poleciał i jeszcze wszedł. Ale byłem pozytywnie zaskoczony. I mamy już 5 kili na tym czołgu, czyli T-34. I teraz na wyteł w PZ-a. O, WTK. Wiedziałem, że szybko go sklepią, więc czekałem tutaj. Aż go trochę sklepią. I teraz strzeliłem, myśląc, że wejdzie. Powinno wejść, ponieważ no naprawdę właśnie trzeba było, żeby weszło. Kiedyś by weszło, lepsze losowania obrażeń od tego T-34. Mało było strzałów poniżej 450, a teraz po prostu za dużą rozbieżność powinien wyżej, damage powyżej 500, pamiętam, kiedyś nawet losowało w tym czołgu. Ale teraz po prostu znerwione co zostało, jak zresztą wszystko, znaczy większość bez przesady. Ale o tym powiem, bo omówmy World of Tanks. Więc myślę, że ta bitwa wam się
podobała, komentujcie, subskrybujcie, także oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam.